Dzień dobry, proszę Państwa. Mamy godzinę 4:45, a ja wstaję na pociąg. Siemanko, bąbelki! Zapytacie mnie pewnie, Pola, dlaczego jesteś na peronie o godzinie 5:30? Ano dlatego, że wczoraj, jak kupowałam bilety na pociąg o 19:00, to się okazało, że już nie ma miejsc i nie mogę jechać, a mam dzisiaj uczelnię na 8:30 i muszę być w Krakowie, więc wstałam o godzinie 4:45, żeby na 5:00 czekać jak wazon na peronie. A, no i jeszcze w ogóle okazało się, że przyjechała mnie na ten dworzec kolejowy, więc w ogóle masakra. Ale okej, mam nadzieję, że wsiądę i że już pojadę, bo po prostu mam dość. Wstałam, spałam chyba z 10 godzin, jest 9:25, ja wczoraj poszłam spać około 21:00, byłam na maksa zmęczona po tej podróży, po tym jak wstałam o 4:40, cały dzień siedziałam na uczelni, tragedia, ale dzisiaj mam wolne, dzisiaj nie mam ani jednych zajęć na uczelni, nie mam studiów, także stwierdziłam, że skoro mam wolny dzień, to zrobię coś dla siebie i cały dzień będę zabierała się na randki. Pamiętajcie, nie potrzebujemy faceta, żeby zabierać się na randki. Możemy same sobie sprawiać przyjemność, możemy same sobie dogadzać. I ja właśnie dzisiaj tak będę robić, bo zasługuję na to. Także 2 dni temu byłam na paznokciach. I co? Zaraz wybiorę sobie jakiś fajny outfitik i będziemy się zbierać, moi drodzy. To jest 9:30. Stwierdziłam, że jednak mi nie pasuje ten żółty makijaż do stylówki, więc troszeczkę go zmienię i dodam brązy, bo mamy jesień i chcę mieć taki jesienny look, więc troszeczkę dodam sobie brązowego cienia na powiekę. Dzień dobry, ja jestem w parku w centrum Krakowa i dzisiaj nie idę na uczelnię, we wtorki nie mam zajęć, więc pokażę Wam, co robię w ciągu dnia, gdy nie mam szkoły. Pierwsze, co dzisiaj zrobimy, idziemy na kolczyk, bo dawno nie byłam, też parę z moich kolczyków powyciągałam, bo już było dla mnie za dużo, za ciężkie, a teraz zatęskniłam, więc idę z powrotem, a później pójdziemy sobie na randkę. Także tak, zapraszam.
Powiem wam tak, dzisiaj jest tak piękna pogoda w Krakowie. Jest ciepło, świeci słońce, nie wieje wiatr. Po prostu idealnie, lepiej być nie mogło. Idealnie na mój film, idealnie na mój cały dzień po Krakowie. I tak się zastanawiam, co możemy jeszcze dzisiaj zrobić poza właśnie piercingiem, poza kawiarnią, poza jakimś dobrym jedzeniem. I wymyśliłam, że pojedziemy do Lumpa. Pojedziemy do tego Lumpa, w którym często Wersow nagrywa, tak mi się wydaje, do Bigi. I zobaczymy, czy rzeczywiście jest taka fajna, jak ona zawsze mówi. Wydaje mi się, że to jest dość daleko od centrum, ale jestem w stanie się poświęcić, także tak. Bardzo się cieszę na dzisiejszy dzień, mam dużo takiej pozytywnej energii w sobie, zresztą jak zawsze. Staram się trochę właśnie tak romantyzować to moje studenckie życie. Uważam, że to jest bardzo ważne i potrzebne, żeby właśnie cieszyć się i doceniać te takie najmniejsze rzeczy, to, że pójdę sobie do Lumpa, to, że pójdę na dobrą kawę w jakimś fajnym miejscu. Właśnie doceniać i szanować to, co mamy w życiu, bo to sprawia, że czujemy się szczęśliwi. Jeżeli doceniacie, jesteście wdzięczni za to, co macie na co dzień, to od razu wzrasta wam poziom szczęścia. Także bardzo serdecznie polecam. Wyjdźcie sobie z domu, pójdźcie na kawkę i zobaczcie, jak od razu po prostu polepszy wam się humor. Dobra, lecę na kolczyk, bo mam mało czasu, a jeszcze kawałeczek mam do studia. Wyszłam od piercera i lecę na kawkę i właśnie przed chwilą przechodziłam obok Charlotte, czyli obok takiej kawiarni, śniadaniowni i jest tyle ludzi, jest taka kolejka, że niesamowite, niesamowite. Pojnarówki, super miejsce, polecam każdemu, kto lubi takie klimaty roślinne. Czujecie się po prostu, jakbyście pili kawę w szklarni. Przepięknie, bardzo klimatycznie i bardzo smaczna kawa, co się liczy, bo ostatnio jak byłam w Buszu, ta kawa była mocno kwaśna, więc akurat nie wpadała w moje gusta. Jednakże teraz idziemy coś zjeść, bo jest 13:30, ja jestem głodna, zjadłabym sobie jakiś lunchik. I wyszukałam w necie bardzo fajną miejscówkę, więc zmierzamy tam i zobaczymy. Powiem wam, że bardzo
zabawna sytuacja, bo szłam przed chwilą właśnie tutaj na rynek główny z restauracji. Patrzę, a idzie Przemek Pro. Więc cyknęliśmy sobie taką, wiecie, foteczkę, więc bardzo fajnie. Szkoda, że nie nagrałam nic, ale jakoś tak się zestresowałam, jak go zobaczyłam, że a, dajcie spokój w ogóle, proszę Państwa. Wiecie, co Wam powiem? Wyglądam tak. Ładnie. Dzisiaj czuję się bardzo ładnie. Mam jedyną możliwość pewnie w życiu, żeby zrobić sobie zdjęcie z Przemkiem Pro i wychodzę na nie jak gówno. I gdzie tu jest sprawiedliwość? Nie wiem. Dobra, moi Państwo, usiadłam sobie na ławce w parku i będziemy jeść, bo jestem już mega głodna. Tak, generalnie to knajpa nazywa się Tour Lake Lobsa i mają tam wszystko wegańskie. Możecie wybrać sobie bazę w stylu ryż, makaron, potem sos. Na przykład ja wybrałam sobie tofu meze i takie wieloroślinne klopsy. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Ale zrobimy test. Bardzo dobre. I tanie. Takie studenckie. Ja to znalazłam na TikToku w ogóle. Jako takie jedzenie za małe pieniądze dla studentów w Krakowie, wegańskie. Bo to kosztowało 16 zł. Więc jak na wegański posiłek. Mega dobre klopsy. Naprawdę. Polecam. Powiem Wam tak, jak już sobie tak usiadłam, już sobie zjadłam, to mi się tak dobrze siedzi i tak mi się nie chce wstawać i nigdzie jechać, a bardzo chciałam jechać do Vintage Shopu, więc zaraz się zbiorę, wstanę i pojedziemy do Vintage Shopu. Swoją drogą to pyszne. Częściej będę tam chodzić. Właśnie idę ulicą Starowiślną i bardzo mi się kojarzy ta ulica w ogóle z Piotrkowską w Łodzi. Więc fajnie. Tak się chciałam podzielić moimi przemyśleniami. Powiem tak, byłam w tym Vintage Shopie, ale to nie jest to, czego szukam, bo tam były ubrania takie robione, handmade, dużo takich samych sztuk, a właśnie nie chodzi mi o to. Ja chciałam iść takiego, wiecie, Vintage Shopu, żeby to był taki trochę lepszy lumpex, żeby te rzeczy wszystkie były dobrej jakości. Ale żeby to nie była produkcja własna, tylko faktycznie vintage ubrania. Więc idę teraz do drugiego. Mam kilometr, także chwila spaceru przede mną. Bardzo chciałam pojechać do Biggie, czyli do takiego jednego z największych lumpeksów w Krakowie, plus najlepiej ocenianego na Google'ach. Ale on jest na tyle daleko, bo on jest prawie 5 kilometrów, więc znaczy daleko, to się wydaje blisko, ale w momencie, kiedy ja poruszam się tylko tramwajem albo na nogach, to po prostu dzisiaj już jest godzina 16 i ja nie mam czasu na to, żeby tak daleko jechać, bo sama podróż zajmie mi około 40 minut. Także odpuszczam, przekładam to na inny odcinek, a dzisiaj pójdę jeszcze do tego drugiego Vintage Shopu. Także tak! Wyszłam z tego Vintage Shopu i generalnie klimat cudowny, miejsce piękne, w środku urządzone super. Z tego co wiem, w ogóle można wynająć sobie swój własny regał i przynieść ubrania i po prostu je sprzedawać, więc jest to bardzo fajna opcja. Ale ceny są bardzo wysokie, jak na moją studencką kieszeń, trochę za wysokie jak na rzeczy używane, bo wiadomo, że jeżeli byłyby to nówki, no to co innego, ale są to rzeczy używane. Więc no odpada na razie moim zdaniem.
Moje poszukiwania idealnego vintage shopu dalej trwają i mam nadzieję, że skończą się jakimś pozytywnym efektem w najbliższej przyszłości. Dobra, jestem w Galerii Krakowskiej. Kupiłam to, co chciałam, czyli moją wegańską odżywkę białkową. Moją ulubioną to jest akurat o smaku waniliowym. I pędzę do mieszkania, bo nogi mi odpadają. Zrobiłam 25 tysięcy kroków i nie czuję kolan. Także błagam, już chcę się teleportować do mieszkania. Dobra, więc tak, to by było wszystko w tym odcinku. Pokazałam Wam trochę, co robię w ciągu dnia, gdy nie idę na uczelnię. Jest 16. Pamiętajcie, że tak nie wygląda każdy mój dzień. Gdyby tak wyglądał każdy mój dzień, to by było super. Ale tak nie wygląda. Są takie dni, że gdy nie idę na uczelnię, to po prostu leżę cały dzień w łóżku i oglądam seriale, albo czytam książki, albo się uczę. Dzisiaj na pewno też się jeszcze pouczę, ale już nie będę tego nagrywać, wyłączę aparat, poczytam książkę, trochę poodpoczywam. I co? Widzimy się w następnym odcinku. Dbajcie o siebie, buziaczki! Bye!